Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. Tą trzecią niedzielę Adwentu, którą potocznie nazywamy Niedzielą Radości, z łaciny Gaudete Niedziela, witam Państwa w tej świątyni. Dlaczego Niedziela Gaudete, czyli Radości? Ponieważ Chrystus jest blisko. Już za niecałe dwa tygodnie będziemy chodzić pamiątkę Jego urodzin w Betlejem. Boga i człowieka, Pana i Zbawiciela, przy tym naszego przyjaciela również. Świat liturgiczny, który dzisiaj widzicie Państwo, i świece, którą zapalamy, są w kolorze różowym. Na znak radości, że Chrystus jest już blisko. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, które pochodzi z listu Saloniczan, mówi nas tymi słowami. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, bo taka bowiem jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Zawsze się radujcie. W każdym położeniu. Nasze położenie dzisiaj nie jest takie wyraziste, bądźmy szczerzy. Ale jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, to nawet w tych trudnych czasach dalej znajdziemy Chrystusa wśród nas. Chrystusa strapionego, a który daje nam siłę, energię, aby dźwigać ten krzyż każdego dnia, abyśmy się radowali w Nim, jak mówi Paweł, zawsze i wszędzie. Czyli w tą Gaudetę niedzielę, niedzielę radości, wspólnie, przez łzy, przez płacz, przez który widać mimo wszystko uśmiech na twarzy każdego z nas, módlmy się, aby Bóg nam zawsze błogosławił, abyśmy byli radosnego ducha i takim duchem, nie boleścią, nie depresją, z drugim człowiekiem dzielili się. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmieni nam Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje jedności Ducha Świętego, Bóg przy wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie
jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawi się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemykał jego sandału. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Jana Chrzciciela faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii pytali: kim jesteś? Dzisiaj to samo pytanie, kochani, możemy postawić względem samych siebie. Kim ja jestem? To pytanie, powiedziałem na początku, skierowano do Jana Chrzciciela, który chrzcił nad Jordanem. Ale powtarzam kolejny raz, nam też to samo pytanie można dzisiaj postawić. Jan dał jasną odpowiedź. Powiedział: nie, nie, nie jestem ani Mesjaszem, ani Eliaszem. Też nie jestem prorokiem. Kimże za tym jesteś? Spytali. Jan powiedział zgodnie z prawdą: ja jestem tylko głosem. Jestem małym poprzednikiem tego, który ma przyjść, a któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. Święty Jan doskonale wiedział, że tak postawione pytanie musi paść jednoznaczna odpowiedź. Bardzo ciekawa byłaby nasza odpowiedź na tak postawione pytanie. Czyli: kim jestem? Kim jesteśmy? Ludzie żyjący w czasach wielkiego postępu technicznego, cywilizacji obrazu i dźwięku, kiedy kreuje się gwiazdy na internecie,
lansuje się mody, nie tylko odzieżowe. Kim jestem jako człowiek? Czy jestem godny tego miana? Bycia człowiekiem, jak mówię. Czy też nie jestem człowiekiem aż do końca? Bo może jestem maską człowiekiem, modelem, modelką. I to nie tylko wtedy, kiedy lansuję jakiś ubiór. Obawiam się, że dla wielu, wielu z nas byłaby to bardzo trudna odpowiedź. Bowiem daliśmy sobie do tego stopnia narzucić nie tylko modele ubrań, ale też zachowań, a nawet przekonań, że niełatwo byłoby nam odpowiedzieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Prawda o nas skomplikowałaby się jeszcze bardziej, gdybyśmy postawili sobie to pytanie. Kim jesteśmy jako chrześcijanie? Czy można w nas dopatrzyć się znamion chrześcijaństwa? Oto pytania, które rodzą się w kontekście postawy Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii. A on? No cóż, on był absolutnie jednoznaczny. Tam nie było żadnego gdyby, jeśli, może, ale. Tam nie było czego podpiczkę. Tam nie było zakładania masek dosłownie i przenośni. Tam była cała widoczna twarz, obraz człowieka. Tam nie było lęku o swoją pozycję. A był znany. Był sławny. Pamiętał nawet swoich uczniów. On się tylko jednego obawiał. Żeby nie zawiódł Pana Boga. Żeby nie przysłonił tego, który miał przyjść. I rzeczywiście, gdy spełnił swoją misję przedstawienia ludziom Chrystusa, on, Jan, zniknął z horyzontu. On ma rosnąć, mówił. A ja mam się umniejszyć. Matka Boża powiedziała dokładnie to samo, co Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii. W swoim magnifikacie. Mocnych z tronu strącił, a ubogich wywyższył. Bogu nasza nadzieja. Tylko w Nim. A więc z pokorą, jako uczniowie Chrystusa, wyznajmy teraz wspólną wiarę w Boga miłosierdzia, w Boga pokory, który i nas wywyższa, którzy znajdują swoją prawdę o sobie tylko w obrazie Boga. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzanie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, naszego zbawienia, zstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał od dnia trzeciego, jak oznajmie Pismo, i wstąpił do nieba. I powtórnie przyjdzie chwale, sąd żywych umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwały, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzenie Eucharystii, aby z radością głosić zwycięstwo Chrystusa i oczekiwać Jego przyjścia w chwale, w każdym położeniu dziękujmy Bogu i nie ustajmy w modlitwie. Znośmy też wspólne błagania w naszych rozlicznych potrzebach. Po każdym wezwaniu powiedzmy: przyjdź, Panie Jezu. O radość płynącą z wiary dla całego Kościoła, czekającego na powrót Chrystusa. Niech tak świadczy przed światem o światłości wstępującej z nieba, by ludzkość uwierzyła w Jezusa, jedynego Zbawiciela. Ciebie prosimy. Przyjdź, Panie Jezu. O zapał i bezpieczeństwo dla misjonarzy, aby w mocy Ducha Świętego głosili dobrą nowinę ubogim, opatrywali rany serc łamanych i obwieszczali rok łaski od Pana. Ciebie prosimy. Przyjdź, Panie Jezu. O miłość i pomyślność dla rodzin. Niech Pan strzeże je od zepsucia, podtrzymuje we wzajemnej wierności i zachowuje w nich radość życia. Ciebie prosimy. Przyjdź, Panie Jezu. Módlmy się za naszą Ojczyznę, wspominając dni stanu wojennego i wydarzeń grudniowych, aby nigdy brat nie zabijał brata, a kraj był bogaty w synów miłujących honor, prawdę i sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Przyjdź, Panie Jezu. O wieczne zbawienie dla zmarłych, a także za tych, którzy zginęli w okresie stanu wojennego. O darowanie kar i radość wieczną w niebiańskim Jeruzalem. Ciebie prosimy. Przyjdź, Panie Jezu. O mądrość życia dla nas samych, abyśmy pobożnie przeżywając Adwent mogli radośnie świętować Narodzenie Pańskie, a kiedyś w dniu ostatecznym powitać Chrystusa. Ciebie prosimy. Przyjdź, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, Panie, za wcielenie Twojego Syna, Jego paschalne dzieło, przez które okryłeś nas płaszczem sprawiedliwości, przyodziałeś w szaty zbawienia. Przybądź z pomocą wszystkim, za których się modlimy, i spraw, aby każdy człowiek pomnażał w życiu radość i sprawiedliwość oraz był Twoją chwałą przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz nastąpi kolekta. Proszę, aby panowie, którzy wcześniej to robili, też pomogli w kolekcie w tym tygodniu zabrać. Thank you.
zawsze obok Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą ofiarę, w której spełni się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii i dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składałem Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przypowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród nas. On pozwala nam z radością przygotować się na święto Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan, Wraz z naszym papieżem Franciszkiem, byli papieżem emerytem
wychowuj naszym biskupem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także naszych zmarłych, bracia i siostra, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad wszystkimi, biorąc udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodziną Dziewicą Marią, Ciebie widzimy odmieńcem, świętymi apostołami, Różą z nim naszą patronką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przy wszystkim wieki wieku. Amen. Abyśmy i my wzrastali w Panu. Abyśmy swój obraz, swój potencjał, swoje możliwości, swoje życie odkrywali w Nim. Wspólnie módlmy się teraz do Boga Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Spojrz nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni będzie oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali się mi Bogu. Prosimy Cię, zważmy grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Szukajmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni zostali wezwani na Jego ucznia. Panie, nie jestem godzien, aś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Duchem całym wielbię Pana, Boga Zbawcę jedynego.
słońca, deszcz góry spuśćcie. Módlmy się. Prosimy Cię, łaskawszy Boże, abyśmy mocą tego sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta przez Chrystusa Pana naszego. Siądźcie, proszę. Już tak dawno do Was nie mówiłem, bo ksiądz Grzegorz tym szło ostatnio, ja więc teraz do tego mikrofonik do smoczka się teraz dościej i będę mówił do Was przez pół godziny. Zapraszam, oczywiście przesadzam, taki mały dowcip. Nawet widzę uśmiechy przez te maski. Do czego to doszło? Kilka informacji, kochani. Więc jesteśmy teraz w Górnym Kościele w niedzielę. Za tydzień będzie zimno, pamiętajmy, będzie dużo zimno, dzisiaj jest cudownie, prawda? Tak jakby wstępna wiosna. Ale będzie śnieg padał, dużo śniegu, podobno wtorek i środa, może w czwartek, więc pogoda się diametralnie zmieni w najbliższych dniach. W niedzielę za tydzień będzie ok, może 2-3 stopnie Celsjusza, dzisiaj jest aż 14-15, jest piękna pogoda. Więc zdaj sobie sprawę, że będzie nieco zimniej w Górnym Kościele, chociaż ja będę dalej otwierał niestety okna i będę włączał ogrzewanie. Więc prześwięte niedzielne w Górnym Kościele, sobotnie w Dolnym. Sobotnie, czyli o godzinie 17 po angielsku, o 18 po polsku i o 19 hiszpańska. W niedzielę pierwsza msza święta, która jest po angielsku, o 8 rano, dalej ma miejsce w Dolnym Kościele. Tak powiedziałam Państwu przed mszą świętą, zapraszam Was serdecznie na koncert muzyki adwentowo-bożonarodzeniowej za tydzień, w niedzielę o 16 w Dolnym Kościele. To jest koncert i modlitwy. Po angielsku to się nazywa Lessons and Carols. Trudno przetłumaczyć to na język polski, Lessons and Carols, czyli powiedzmy rozważania adwentowe i pieśni kolędowe. Tak mniej więcej przetłumaczone. Dlaczego w takim formacie? Ponieważ dalej jest to adwent, nie jeszcze Boże Narodzenie. Choć w anglikańskim kościele często koncerty mają miejsce już w adwencie. Ale w tym koncercie, tak zwanym Lessons and Carols, też są pewnego rodzaju modlitwy. Więc chciałbym podzielić się z Wami tego dnia czytaniami z Księgi Izajasza. O tym, jak mówię, nadejście Chrystusa. Ewangelium. I potem zaraz pieśń. Dlaczego w ten sposób? Żeby było troszeczkę inaczej. To raz. A dwa, bądźmy szczerzy, nie wiem, czy ktoś by nie kwestionował, że mamy koncert w czasie pandemii. Więc nazywamy go koncertem. Jest to czas modlitwy, połączone jest z pieśniami. Więc zapraszam serdecznie za tydzień, jak powtarzam, do danego kościoła o godzinie 16 na ten koncert, który potrwa i modlitwę godzinkę 15 minut maksymalnie. Tym razem nie mogę Państwa zaprosić do centrum na spotkanie na Wiesiale, bo było to nielegalne, niebezpieczne i nie chcę tego robić. Ale po koncercie postawię kilka stołów na zewnątrz, abyśmy wzięli tak zwany hot apple cider, czyli gorący napój jabłkowy, jakieś tam powiedzmy z gingera, czyli ginger po polsku, to jest ciasteczka z imbiru. Dobrze, ciasteczka z imbiru i gorący napój jabłkowy. Coś takiego dobrego, szybkiego. Już po koncercie na zewnątrz przed wyjściem kościoła. Raczej chyba deszczu nie będzie tego dnia. Mamy słonecznie, ale mroźno. Więc to będzie po koncercie za tydzień, który będzie o godzinie 16. Kolejne informacje. Z tyłu kościoła, kochani, na tym dużym
naszym stole są kopertki, które zawsze mamy w okresie adwentowym. Jedna nazywa się Flower Offering, czyli ofiara na kwiaty, na dekoracje, a druga tak zwany My Christmas Gift, czyli darki rzadkowe na cele parafii w okresie Bożego Narodzenia. Proszę skorzystać z nich w miarę możliwości, możemy to złożyć, te ofiary, pod koniec przyświęty do koszyczka, nieważne jak Państwo wolicie, jak uważasz stosowne. Kwiaty dalej kupujemy, cena ich nie zeszła w dół, czy na kościele dużo, czy mało, to kosztuje. My wydajemy, to jest, no, wydajemy około 3000 dolarów co roku na kwiaty. Ktoś powie, o Boże, Panie, nie za dużo, księże? Jak można takie pieniądze tracić? Pamiętacie przypowieść z Ewangelii o tym, jak niewiasta kupiła olejek, pachnący olejek, i namaściła Chrystusa stopy, następnie swoimi długimi włosami ściągnęła nadmiar tego olejku ze stóp Chrystusa. Na co Judasz powiedział, po co takie pieniądze? Trzeba było je przeznaczyć na ubogich. Pan Jezus mówi, ubogich będziecie mieli zawsze wśród siebie, prawda, w swoim okręgu, ale mnie nie. Potem ewangelista dodaje, że tak naprawdę motywem tutaj Judasza był po prostu to, żeby te pieniądze wziąć niby dla siebie, prawda? Więc pamiętajmy, potrzeby zawsze będą w kościele, ale my chcemy też to się do niej upiększyć. Dla naszego dobra również, dla każdego z nas. Więc proszę o ofiary. Każdy może coś o siebie złożyć. Powiedziałam, te kopertki są z tyłu kościoła, na tym dużym stole i Bóg zapłać za wasze ofiary. Większość tych pieniędzy idzie na górny kościół, który naprawdę ma masę kwiatów. A taka jedna gwiazda betlejemska u was w domu będzie pięknie wyglądała na stole, ale tutaj zginie. Będzie wyglądała wręcz śmiesznie. Więc tu musimy wszystko multiplikować, stukrotnie dosłownie, żeby jakieś to wrażenie po prostu wywiodło na każdym z nas. Więc dziękuję za zrozumienie i za wasze ofiary. Z tyłu kościoła też poproszę za chwilę jednego ze Sławków, naszych lektorów, aby już poświęcone opłatki też pomiędzy Państwem rozdali. Proszę o dowolną ofiarę. Cokolwiek złożymy, będę wdzięczny. Powiedziałam, możemy je użyć na stół Wielkanocny albo do Polski, wysłać opłatki już poświęcone bożonarodzeniowe. I ostatnia prośba, bardzo ważna dla Panów teraz. Potrzebuję czterech Panów. Widzicie, za probostwem są postawione te piękne, duże namioty, które zawsze są nasze pikniki parafialne, prawda? Ja te namioty postawiłem gdzieś we wrześniu, koniec września, żeby były nasze koncerty, na spotkania wśród ludzi, na zewnątrz, bo w środku było niebezpiecznie, nielegalnie i tak dalej, więc no, okres skończył się. Nadchodzą śniegi. Chciałbym teraz jeszcze przed tym pierwszym śniegiem, który nastąpi wtorek, środa, dzisiaj ściągnąć te namioty. Proszę o czterech panów. To będzie krótka praca. Najbardziej mi zależy na tych plandeka, żeby ściągnąć. Te całe statywy też byłoby dobrze ściągnąć. Jeżeli uda się tego dzisiaj zrobić, to przynajmniej powiedziałam te plandeki. Proszę czterech panów teraz, abyście poszli z tyłu kościoła i ściągnęli przy pomocy Martina. To jest nasz tutaj zakrystianin, który i ustawie dokładnie wie, jak to jest ściągnąć i ustawić. Proszę o pomoc. Nie patrzmy się na innych, bo to najprościej. Dobrze? Ktoś inny pójdzie. Ja nie mam czasu, ja chcę iść jeść. Proszę panów, z tyłu teraz za probostwem, gdzie są te namioty, abyśmy je po prostu już zebrali. Bo to jest ostatni moment, jeszcze zanim naprawdę nadejdą te mroźne i śnieżne dni w tym tygodniu. To było wszystko. Dziękuję za modlitwę, za uwagę. I zobaczenia za tydzień. Powtarzam, msza święta o 18 w sobotę ma dalej miejsce w domu kościele. Pan z wami. Jest błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I nie zapomnijmy popatrzeć na ten piękny obraz uczci Matki Bożej z Guadalupe. Naprawdę obraz i dekoracja pełna wiary ze strony naszych parafian z Meksyku.